Cześć! Jestem tutaj dzisiaj z Anią, która między innymi prowadzi kanał na YouTubie o prawach ucznia, o szkole, o całym takim kontekście szkolnym właśnie dla młodych ludzi i z którą chciałam w związku z tym pogadać na kilka tematów. Tym razem będą to oceny, o których mamy trochę do powiedzenia. A poza tym na kanale Ani znajdziecie też drugi nasz filmik, który właśnie nagrałyśmy na temat szkoły, tego co niekoniecznie w niej działa, no i trochę mojej historii. Czekać, jakie pytania mi zadasz i w ogóle o czym pogadamy, bo temat ocen jest szalenie fascynujący. Zdecydowanie, bo no jakby z założenia oceny miały być tym czymś, co pomaga nam się rozwijać, nie? Pytanie, czy te szkolne to właśnie robią? No ja myślę, że w takim kształcie, jakim występują, nie bardzo. No bo weźmy na przykład lekcję wychowania fizycznego. Mamy ucznia, który świetnie biega i cały czas dostaje szóstki. Ta szóstka utwierdza go być może w przekonaniu, że jest super, ale nie stawia na nim jakichś wyższych wymagań, nie niesie za sobą żadnego feedbacku, żadnych wskazówek ani nic takiego. A z drugiej strony mamy ucznia, który stara się, robi wszystko co może, ale cały czas biega na tą trójkę, bo jak już nawet doścignie ten poziom, który byłby na czwórkę, to akurat zmienia się klasa i już potrzebujesz od, nie wiem, 10 sekund lepszego wyniku. I te oceny nic nie mówią o tych uczniach, o ich staraniach, o ich predyspozycjach, o ich uwarunkowaniach. To są tylko one liczbą. Mówią w takim razie? O czym one mówią? Że ktoś spełnia punkt z tabelki na taką i taką ocenę? Jakby są proste, łatwe, mierzalne, ale co więcej? No właśnie zawsze mnie ciekawi ten aspekt, że jakby oceny w szkołach bardzo często istnieją trochę same dla siebie i później zaczyna się wszystko pod nie ustawiać i de facto zaczynasz na pewnym etapie chodzić do szkoły dla ocen, dla wyników. Dążysz do wyników po to, żeby móc dostać się gdzieś dalej i to wszystko jest ze sobą połączone. Ale co z tymi ocenami jakby samymi w sobie? W sensie w takim idealnym świecie, co mogłyby robić oceny? Oceny powinny dawać nam taką informację, co robimy dobrze, co możemy poprawić, na jakim etapie jesteśmy i co możemy zrobić, żeby pojawić się na tym etapie wyżej, jak się rozwinąć. One w ogóle nie są takiego komunikatu za sobą. Może próba taka jest w tych klasach 1-3, kiedy mamy ocenę opisową i nauczyciel pisze, że Kasia dobrze liczy, ale mogłaby się skupić bardziej na czymś tam, pięknie się wysławia, ale fajnie by było, gdyby coś tam. A dalej to czasami się pojawia jakiś komentarz przy sprawdzianie, ale to jest bardzo mały procent wszystkich ocen, jakie otrzymuje uczeń w szkole. Jednocześnie stanowi ogromną część pracy nauczyciela. Tak. To jakby od strony nauczyciela, z czym wiążą się oceny? Dlaczego je wystawia? Dlaczego musi je wystawiać? Jest to od niego w jakiś sposób wymagane, żeby potem wystawić ocenę na koniec. Jest mu łatwo jakieś zmierzyć różne rzeczy w ten sposób, porównać. Jakby te liczby są prostym wskaźnikiem, niekoniecznie mówiąc o tym, jaki to jest człowiek stoi za, kryje się pod tą oceną, którą dostał. Jakby mam w głowie wszystkie te rzeczy, których się uczyłam na studiach, jakie funkcje pełni ocena, po co jest, jaką ma rolę, ale mam wrażenie, że teoria, praktyka bardzo się rozbijają i oceny są po prostu wygodne. Są na pewno proste, bo o wiele łatwiej jest powiedzieć komuś, że zasłużyłeś na czwórkę, niż powiedzieć mu, co może zrobić, żeby naprawdę się rozwinąć, co może robić inaczej. No jest też ten aspekt, że one raczej skupiają się na tym wytykaniu najgorszych aspektów. Mam wrażenie, to jest w ogóle chyba coś, co zawsze mnie strasznie przerażało w takim procesie szkolnym, w sensie w tym, jak w ogóle egzystowałam sobie jako uczennica w szkole, no to ja nie radziłam sobie z nauką źle, natomiast tak na dobrą sprawę wystarczyło, że gdzieś tam na moim teście w jednym miejscu pojawił się napisany czerwonym długopisem zły komentarz na temat tego, że no to jest źle. I tyle. Deal with it. I jest takie wytykanie tych błędów. I pamiętam, że mi to całkowicie odbierało radość całej reszty. Jakby już nie byłam w stanie docenić, że hej, jakieś 90% z tego wszystkiego zrobiłam dobrze, to chyba znaczy, że nieźle mi idzie. Tylko raczej skupiałam się na tym, że
No, zawaliłam to. Ja pamiętam wstyd moich znajomych, którzy jak dostawali jakieś dyktando, na przykład jeszcze nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak dysleksja, bo była mniejsza świadomość tego, szczególnie w małych miastach, gdzie jak ktoś miał jakiś dys, to jest jakiś tam, nie wiem, specjalny, gorszy, głupi, nie wiadomo jeszcze jaki. I dostawali takie pokreślone na czerwone dyktanty, że od razu składali je, chowali, mówili, że już dostali trójkę i jakby widać było, że źle się czują z tym, ale jednocześnie czuli, że ta ocena i to pokreślenie na czerwono to już jest załatwienie sprawy, nie dostawali takiego bodźca do pracy nad czymś, nie słyszeli wskazówek, co zrobić, żeby poradzić sobie z tym swoją trudnością. No właśnie, no bo to się trochę skupia na takim podsumowaniu, że okej, masz trójkę, albo jeszcze lepiej, jesteś trójkowym uczniem. I tyle. W takim razie jesteś, definiuje cię to, jakby zaczynasz patrzeć na siebie, inni przede wszystkim zaczynają patrzeć na ciebie poprzez pryzmat tej oceny, co mam wrażenie ma w ogóle tragiczne skutki. I ciekawi mnie to też w kontekście tego, że same szkoły bardzo często ocenia się właśnie poprzez średnią, nie? Tak. Są rankingi i tam raczej ludzie kierują się właśnie tym, że no okej, średnia tam jest taka i taka i ona wynika z uczniów tych w sensie z ocen tych wszystkich uczniów. No i pytanie, czy to rzeczywiście świadczy o tym, że szkoła jest dobra i że ta szkoła realnie przygotowuje kogoś do życia, czy że może, nie wiem, dostosowała materiał tak, że ci ludzie to po prostu w jakiś sposób zaliczają, albo wystarczająco wytresowała uczniów, żeby to wkuwali. Nie wiem, jak się w tym w ogóle odnaleźć w takiej sytuacji. Myślę, że podobnie jest też z testami teraz. Też pełnią funkcję takiego wskaźnika. Jakby one też sprawdzają jakiś losowy wycinek wiedzy, niekoniecznie to, jaki jest ten uczeń. I zawsze mam tutaj w głowie takie coś, że nie jest trudno przyjmować do liceum najlepszych uczniów z najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o średnią i wyniki z testów ósmoklasisty teraz i powiedzieć, że jest się super szkołą, skoro przyjęło się takich, którzy są z najwyższych 10%. Czyli już potrafią się uczyć, nie? I to niekoniecznie zasługa szkoły. A z drugiej strony szkoła, która przyjęła, nie wiem, rejonowa, która przyjęła kogo popadnie, kto tam wpadł, ale robi wszystko i wyciąga tych uczniów wyżej, nie jest traktowana jako dobra szkoła, chociaż być może zrobiła większą pracę, żeby pomóc tym uczniom. No i być może dała im więcej, bo ja też czasem spotykam się z tym, oczywiście to nie jest zasadą i to jest bardzo zależne od konkretnej szkoły, a przede wszystkim od ludzi, którzy tę szkołę tworzą, od nauczycieli, którzy akurat tam trafili, tego czy została im jeszcze jakaś energia do życia i do wykazywania inicjatyw i pomagania ludziom, co nie jest łatwe w tym zawodzie, żeby to w sobie utrzymać. I zastanawiam się, czy takie szkoły czasem wręcz nie dają tym osobom więcej też w kontekście tego, że rzeczywiście dają jakieś wskazówki co do tego, co dalej. Niekoniecznie tylko przeprowadzają przez etap do matury, ale pokazują jakiś szerszy kontekst świata. Nie wiem, co o tym myślisz? Bardzo ciekawe zagadnienie generalnie. I nie wiem w zasadzie, co ci odpowiedzieć na to, bo nie byłam w takiej szkole, która stworzyłaby tak fajne środowisko. Wiem, że przykro jest mi to mówić, ale nigdy nie usłyszałam żadnych wskazówek, w czym jestem dobra, co powinnam rozwijać. Takie rzeczy nie istniały. To też jest strasznie ciekawe, bo coraz częściej się mówi o takiej pracy na zasobach, wykorzystywaniu tego, w czym jesteś dobra, w tym, jakby jeśli masz do czegoś predyspozycję i jeśli się w czymś odnajdujesz, jeśli z czymś czujesz się dobrze, no to przede wszystkim warto to rozwijać, żeby zrobić z tego później coś, co realnie wspiera cię w życiu, a niekoniecznie cały czas zadręczać się faktem, że nie liczy się aż tak szybko, jak niektórzy by wymagali. Też powiedziałaś o tym, żeby wykorzystywać to, w czym jesteśmy dobrzy i przyszła mi do głowy praca w grupach, która u nas w ogóle nie ma czegoś takiego praca projektowa, tylko mamy pracę w grupach, gdzie zazwyczaj jeden lub dwóch najlepszych uczniów z grupy pracuje za całą grupę i potem też na przykład piątkę dostaje ktoś, kto nie kiwnął palcem, tylko wiedział kogo się zakręcić. I to też jest frustrujące, mam wrażenie, dla osoby, która tę całą pracę wykonuje. Raczej nie mam wrażenia, tylko znam to z autopsji. Czyli byłaś tą osobą, która robiła pracę. Byłam, tylko jednocześnie teraz nie widzę w tym jakiejś szczególnej wartości, w sensie, no okej, umiałam tę pracę wykonać, ale czy mi to coś realnie dało, poza tym, że jakby umiałam się właśnie wpasować w te wszystkie wymagania? Myślę też, jeśli mówimy już o ocenach, o mojej koleżance, która była zawsze piątkową i szóstkową uczennicą,
A potem przeniosła się do innej szkoły, wciąż w tym samym mieście, ale się przeprowadzili i jakby nie było sensu dojeżdżać na drugi koniec miasta. I nagle z tą samą wiedzą, z tymi samymi umiejętnościami stała się uczennicą trójkową i to ledwo. Mhm. I to bardzo dziwnie wpłynęło na jej samoocenę, bo ona już miała poukładaną jakąś wizję siebie, że ona jest taką piątkową uczennicą, że ona świetnie sobie radzi, była najlepsza w klasie. A tutaj taki szok i zderzenie z rzeczywistością, że ona jednak nie jest tym, kim myślała, że jest. Masz wrażenie, że ludzie bardzo utożsamiają się ze swoimi ocenami? Zdecydowanie. W sensie ja mam wrażenie, że to jest też ten jeden z najbardziej niebezpiecznych efektów takich ubocznych tych ocen, bo te oceny łatwo jest właśnie zinternalizować i później człowiek ma wrażenie, że rzeczywiście jakby jeśli cały czas dostajesz te dwóje i tróje i jakby podejmowałeś na jakimś etapie jakieś próby poprawienia tego, ale one nic nie dały, no to po co się starać, nie? W sensie i tak będzie źle, no to równie dobrze można zająć się czymś, co nie będzie się wiązało z taką frustracją. Jak masz drugą stronę medalu i jesteś, jakby dostajesz super oceny, to raz, że zaczynasz właśnie postrzegać się poprzez pryzmat tego, a dwa, że to później może być bardzo przykrym doświadczeniem, kiedy zauważysz, że to niekoniecznie przekłada się na resztę twojego życia, bo dla mnie szkoła jest takim dość sztucznym środowiskiem, zwłaszcza taka szkoła systemowa, bo tam się kreuje po prostu taki swego rodzaju, takie środowisko, które nie występuje w żadnym innym momencie w życiu, bo masz po prostu ludzi w tym samym wieku, w jednej grupie, którzy cały czas mają robić dokładnie to samo. Chociaż mają zupełnie różne osobowości, różne zainteresowania, pasje, uwarunkowania genetyczne i wszystko inne. Tak i też, nie wiem, mogą mieć chociażby w danym czasie zupełnie inny moment w swoim życiu, i no nie wiem, jest też kwestia jakichś takich swobodnych skoków rozwojowych, tego, tak, że generalnie ludzie mają swoje tempo rozwoju i to jest tak, że w tym miesiącu ta osoba no może nie do końca załapie to mnożenie, bo to nie jest jej moment na to, a później podejdzie do tego znowu i okaże się, że to jest oczywiste. A tymczasem w szkole oczekuje się od wszystkich dokładnie tego samego, dokładnie w tym samym momencie. I mam wrażenie, że to też jest coś, co sprawia, że później ciężko jest odnaleźć się w takiej typowej rzeczywistości. Bo nawet kiedy ludzie stosują analogię szkoły do korpo, co lubią robić, to nawet w korpo nie będziesz z grupą ludzi, która robi dokładnie to samo, jest dokładnie w tym samym wieku i jest stawiana wobec dokładnie takich samych wymagań. Zgadzam się z tobą. Jakby to jest bardzo sztucznie wytworzona sytuacja, która rzeczywiście nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość, ale też twoi widzowie pewnie wiedzą, że są różne alternatywne ścieżki. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że można inaczej. Ja miałam praktyki w szkole Montessori i widziałam, że kiedy da się dzieciom możliwość decydowania, czy dzisiaj jest ich moment na opanowanie mnożenia do 100, czy na coś innego, to będą z tego korzystały mądrze. Jakby mamy bardzo małe zaufanie do uczniów, to mnie... No tak, no bo generalnie, zwłaszcza chyba w Polsce, wychodzi się trochę z takiego założenia, że jak nie ma tego bata w postaci czy to ocen, czy to, nie wiem, jakiejś innej formy kontroli, no to nie wiem, ludzie nic ze swoim życiem nie zrobią, nie? I właściwie popędzając ludzi i uderzając tym metaforycznym batem, to wyświadczamy im tylko i wyłącznie przysługę, bo bez tego niczego w życiu nie osiągną. A miałaś taką sytuację odnośnie tego bata, że tak bardzo stresowałaś się jakąś oceną, że próbowałaś ją na przykład zataić przed rodzicami albo przed babcią, albo że nie mogłaś spać po nocach przez to, że dostałaś czwórkę, a nie czujesz się czwórkową uczennicą? Nie wiem, to dla mnie to miałam taką jedną dramatyczną naprawdę dla mnie sytuację w życiu, chociaż teraz wydaje mi się to kompletnie absurdalne, ale ja w ciągu całej podstawówki dostałam jedną jedynkę i ona wiązała się z tym, pamiętasz ją do dzisiaj? Tak, pamiętam ją znakomicie, pamiętam jakby cały przebieg wszystkiego, ja byłam chora, nie było mnie w szkole 2 tygodnie. Dzień przed tym, jak zniknęłam, zapowiedziano, że będzie wiersz na pamięć, więc wróciłam pierwszy dzień po chorobie i pani pyta, czy umiem wiersz. A ja, że nie. Ale przecież byłaś na lekcji, na której był zapowiadany jedynka. No i generalnie ja wybiegłam później chyba na długiej przerwie, zaczęłam płakać strasznie w kącie podwórka, zadzwoniłam do mojej mamy, bo raczej reakcję miałam właśnie taką, żeby uprzedzić to, żeby już wiedziała, żeby już coś tam, więc zadzwoniłam, a miałam na tyle racjonalną mamę, że
zaczęła się śmiać i zaczęła mi mówić, że jakby spokojnie, to niczego generalnie nie zmienia w twoim życiu. Natomiast dla mnie to było po prostu, nie wiem, czułam się absolutnie beznadziejna. Po prostu uderzyło mnie to tak w moją osobę. Nie wiem, nie byłam w stanie tego przetworzyć. Wydaje mi się, że minęły naprawdę tygodnie, zanim ja sobie z tym poradziłam jakkolwiek, a bolało mnie to do końca szkoły na dobrą sprawę. Czułaś w związku z tym jakiś niechęć do tej nauczycielki albo do lekcji? Tak, zdecydowanie i to bardzo dużo. Miałam problem, bo czułam się raz, że niesprawiedliwie potraktowana. Dwa, że właśnie straciłam spory kawałek pewności siebie w tamtym momencie. A poza tym, no nie wiem, nie byłam w stanie już po prostu tak przeżyć jakiejś takiej konfrontacji twarzą w twarz z tą właśnie nauczycielką, bo zaczęłam mieć wrażenie, że... Że to ona swoim wrogiem? Trochę tak. Trochę tak, co też jest w ogóle strasznym mechanizmem, bo jakby takie... To też bardzo przeszkadza w budowaniu relacji, a człowiek uczy się poprzez relacje, przecież to daje mu najwięcej. Jakby w relacji, która funkcjonuje dobrze i gdzie obie strony mają do siebie zaufanie i gdzie są otwarte na to, żeby dawać sobie coś wzajemnie, no to ta wiedza po prostu przepływa w dość naturalny sposób, a kiedy to jest relacja budowana, nie wiem, na strachu, na złości, to ten proces zaczyna działać zupełnie inaczej i wcale nie lepiej. Nie masz wrażenia, że jak dostajesz jedynkę, to czasami to brzmi jakbyś jesteś niedostateczna, jesteś beznadziejna. No tak, dla mnie to się zawsze przekładało na osobę. Jakby dla mnie ocena nie była oddzielnym kawałkiem, tylko była oceną mnie, a więc trochę mną. Coś miałaś dużo szczęścia, że miałaś mamę, która wiesz, była wspierająca i rozumiała sytuację. A ja wśród swoich odbiorców mam wiele osób, które potem piszą mi w komentarzach czy wiadomościach, że okej, okay, fajnie jest nie spinać się nad ocenami, ale dostają kary, jak przynoszą słabsze oceny niż czwórkę. To jest też straszne. Że na przykład obcinane jest im kieszonkowe, albo dostają jakieś szlabany, co wcale nie sprawia, że chcą się uczyć lepiej, bo czasami te oceny są naprawdę niesprawiedliwe, albo... Albo po prostu z czymś sobie człowiek jakieś... nie radzi, tak. Nie? Do czego ma prawo i powinien dostać wsparcie, a nie karę za to. Dokładnie. I oni zaczynają ukrywać te oceny, bać się szkoły, odczuwają straszne lęki i to tylko nakręca tą spiralę, bo mają coraz gorsze oceny przez to, że unikają tej konfrontacji, unikają próby radzenia sobie ze swoimi słabościami. Ja miałam nauczycielkę, którą bardzo źle wspominam, która miała taki zwyczaj, że mieliśmy jedną godzinę tego przedmiotu w tygodniu wyglądało to w ten sposób, że ona sobie wymyśliła, że wystarczą 3 oceny z tego przedmiotu, żeby wystawić ocenę na koniec roku, czy tam semestru. Więc jak wystawiła komuś jedynkę i to była na przykład pierwsza ocena tego ucznia, to mówiła 1-0 dla mnie. I jak wiesz, miała 2-1, to już też nie musisz pisać sprawdzianów. Sprawa wygrana, 2-1, koniec meczu. Żartujesz. Nie, chciałabym naprawdę żartować. I dla mnie to jest porażka nauczyciela, że on nie traktuje tej jedynki jako swojej porażki. Znaczy wiadomo, czasami są uczniowie, którzy po prostu olali sprawę, nie chcieli się nauczyć, nie ma w nich woli. Tak, ale... tylko też wtedy ciekawe są powody, nie? Dlaczego dokładnie to zrobili. Ale ja, bo byłam też po drugiej stronie jako nauczyciel i też na studiach prowadziłam dla studentów zajęcie. I jeżeli ktoś czegoś nie rozumiał, to zastanawiałam się, co ja źle robię, że nie potrafię przekazać tego albo pokazać im, jak zdobyć tą wiedzę czy umiejętności w sposób, który do nich trafi. A tymczasem, jak słyszę, że to jest jakaś wygrana dla nauczyciela, że oblał ucznia, to zastanawiam się, co z nim jest nie tak. Ja też mam jedną taką myśl, że z jednej strony, kiedy słyszę o takich zachowaniach nauczycieli, albo kiedy słyszę o tych karach od rodziców, to czuję taką frustrację i złość wobec rodziców, nauczycieli. Z drugiej strony, mam taką jeszcze jedną myśl, że ci ludzie są produktem tego samego systemu. I im też od zawsze było mówione, że ich wartość równa się ocenom. To, czy sobie poradzą w życiu, zależy od tego, czy poradzą sobie w szkole. Nie wiem, ci nauczyciele byli uczeni uczenia,
tą samą metodą. Więc jakby część oczywiście odpowiedzialności leży po ich stronie, ale z drugiej strony, żeby móc to zakwestionować, to trzeba też wiedzieć, że istnieją alternatywy, a z tą świadomością też jest u nas kiepsko. No i generalnie mam wrażenie, że jakby owszem, są nauczyciele, którzy radzą sobie pomimo tego systemu, ale to w ogóle jest tak absurdalne sformułowanie, że musisz sobie radzić pomimo systemu, jakby wykombinować to, jak działać ze wszystkimi obostrzeniami, które narzuca ci system. I nie wiem, wydaje mi się, że zmiana jakby po stronie nauczyciela jasne jest super i zmienia mnóstwo dla każdego ucznia, który takiego nauczyciela spotka, ale ta zmiana musi zajść o wiele głębiej. W sensie z tymi ocenami powinno się coś zadziać, bo to nie chodzi o to, że jakby oceny nie mają sensu w ogóle. One mogą być super rozwojowym narzędziem, ale wtedy, kiedy przyjmują zupełnie inną formę, przyjmują formę wiążącą się z jakimś takim produktywnym feedbackiem, który owszem może ci powiedzieć, że coś robisz źle, ale powie ci też, co robisz dobrze, jak sobie poradzić z tym, jak iść dalej z tym wszystkim. A super narzędziem jest też samoocena, co w ogóle daje ludziom taką samoświadomość, jakiej większość ludzi po prostu nie ma w ogóle, bo nigdy nie daje się na to przestrzeni. Ja miałam taką szansę kiedyś na wiedzy o kulturze w liceum, że nauczycielka zadała nam przygotowanie prezentacji, po czym powiedziała, żeby każdy powiedział, jaką ocenę by sobie przyznał, co było dobre w jego prezentacji, nad czym musi popracować. Mm. I to wymagało takiego krytycznego spojrzenia na to, co się zrobiło. Też w odniesieniu do całej grupy, jak wypadło się na tle innych osób, miałeś taki punkt odniesienia, co można było zrobić lepiej, w czym się inaczej przygotować. I też pamiętam, że to była nauczycielka, która kilka razy na przykład powiedziała mi, Ania, przeczytaj sobie taką książkę, pomoże ci w czymś tam. I to było super. To była informacja zwrotna, która dała mi realny punkt zaczepienia, czego mogę się chwycić, żeby stać się lepsza. No właśnie, i w tej sytuacji, o której mówisz, to jest też trochę tak, że ta sama ocena na koniec jakby nie jest też taka ważna, ale sam fakt, że poświęciliście ten czas, żeby się nad tym zastanowić tak. I to przeanalizować, to jest ten moment, kiedy pojawia ci się jakaś żarówka nad głową i zaczynasz zauważać, co można było zrobić lepiej, co można było zrobić inaczej, co było spoko. Tego bardzo brakuje. Jest jakaś ocena taka modelowa, w sensie, którą kiedyś ktoś ci udzielił w jakiś sposób, która zapadła ci w głowę jako przykład, który chciałabyś szerzyć? Mam wrażenie, że tak, aczkolwiek ona nie wydarzyła się w szkole. Aha. To był chyba jeden z moich pierwszych feedbacków w pracy, co w ogóle jest bardzo taką powszechną procedurą w wielu, wielu firmach i wielu ludzi się z tym zetknie na pewnym etapie życia i zwykle nie jest się na to w ogóle przygotowanym. Dla mnie to było strasznie trudne doświadczenie, bo usłyszenie też o tym, co robię źle, to był natychmiast mechanizm pod tytułem jestem beznadziejna, walić to wszystko, nieważne, jakby nie mogę, nie umiem, nie ma sensu. Ale w momencie, w którym jakby nabrałam dystansu i zaczęłam przetwarzać to, co usłyszałam, to nic mnie nigdy tak nie katapultowało do przodu. I to mam wrażenie, to była pierwsza taka sytuacja. Ten feedback składał się z bardzo wielu rzeczy. Jakby mówił o tym, co zostało zauważone, że na przykład robię to super. Mhm. Mówił o tym, że to robię dobrze, ale gdybym robiła to, to byłoby jeszcze lepiej. A zostało zauważone też to, że momentami mam bardzo fatalistyczne podejście do różnych rzeczy i że to po prostu mi przeszkadza w tym, żeby coś zrobić dobrze. Zauważał to, że czasami nie wkładam w coś tyle energii, ile bym mogła, a to ma takie i takie skutki. Niekoniecznie ten feedback wskazywał na to, że coś jest ze mną nie okej, chociaż w pierwszym odruchu tak to odebrałam, bo do tego byłam przyzwyczajona, ale realnie dał mi później jakby taką listę rzeczy, taką listę informacji na mój temat, którą mogłam na spokojnie przetworzyć i zastanowić się, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam, co mogę zrobić, co chcę adresować, czego nie chcę adresować. Nie wiem, to było masakrycznie trudne doświadczenie, zwłaszcza za pierwszym razem, a tego nie ukrywam, ale też nikt mnie tego nigdy nie nauczył, jak to przyjąć, ale dało mi niesamowicie dużo. Tak przyszło mi teraz do głowy, że żaden szef raczej, nie wiem, może są szefowie, którzy tak robią, nie mówi do swojego pracownika, oceniam cię na 4, tylko mówi mu, co chciałby, żeby ten pracownik zmienił i bo to jest w jego interesie w zasadzie. To jest smutna refleksja, bo wychodzi na to, że być może w interesie nauczyciela wcale nie jest to, żeby uczeń stał się lepszy. Gdyby właśnie szef
stosował się do takiej prostej numerycznej oceny, to nic by na tym nie wygrywał, bo jego pracownik nie miałby informacji, co musi poprawić, jak to ma poprawić, z czego szef jest zadowolony, jakby nie pokierowałby go być może do zadań, w których super się sprawdza, no, bo czasami, nie wiem, można przenieść kogoś na inne stanowisko, w którym odnajdzie się rewelacyjnie, dzięki temu, że rozpozna się jego mocne strony. Prawda. A w szkole jest to wszystko takie płaskie, nie? I wszystko jest takie samo dla wszystkich. Tak, tylko kurczę, to też jest znowu to, że to wynika z tak wielu rzeczy i nie jestem w stanie tego totalnie zrzucić na nauczycieli, bo dla mnie to nie jest tak zero-jedynkowe. Zgadzam się z tobą bardzo. W tym jest system, w tym są ograniczenia czasowe, w tym są takie rzeczy jak liczebność klasy, to ile osób tak, masz pod sobą. Nakłady na edukację, uwarunkowania historyczne i kulturowe. No masa rzeczy, więc znowu jakby totalnie nie chodzi tu o demonizowanie nauczycieli jako takich, bo oni no też są niewolnikami systemu i nie da się tego ukryć. Nawet najbardziej kreatywny nauczyciel tak musi wystawić tą numeryczną ocenę i no jest do tego zobligowany. No myślę, że to jest wielopoziomowy problem i jakby rzeczy, które może zrobić uczeń, to rzeczywiście jest jakaś próba zmienienia podejścia do tych ocen, być może właśnie próba nawiązania relacji z nauczycielem, tak żeby uzyskać od niego jakiś taki szerszy feedback, jakąś dodatkową wiedzę. Fajnie, jak to wychodzi od nauczyciela, ale czasami niektórych też można popchnąć do tego. Od strony nauczyciela to też jest zupełnie inna sprawa, bo można próbować, ale no nie wiem, może ty umiesz coś powiedzieć, jakby co mógłby zrobić nauczyciel w takiej sytuacji. Ja bym chciała, żeby nauczyciel miał w głowie, kiedy wystawia ocenę, coś takiego, żeby nie kończyło się na tej ocenie, tylko na powiedzeniu, tak jak ta nauczycielka, która wskazywała mi książki, które mogłabym przeczytać, żeby dowiedzieć się o czymś więcej. Żeby potrafił wskazać drogę, kolejny krok, jakby powiedzieć: fajnie byłoby, gdybyś teraz sięgnął tutaj, zajrzał tam, albo wydaje mi się, że twój problem ze zrozumieniem, nie wiem, równań z dwiema niewiadomymi czy czegokolwiek innego leży w tym, że nie przerobiłeś sobie dobrze czegoś tam. Jak wrócisz do zagadnienia, z którym ci kiedyś nie poszło, to myślę, że będzie ci łatwiej zrozumieć kolejne, bo widzę w tym problem. A takich informacji nie ma i chciałabym, żeby nauczyciele potrafili w ten sposób zniżyć się trochę do poziomu ucznia, do jego poziomu rozwojowego, wskazać mu, na jakim są etapie i co muszą zrobić, żeby przeskoczyć na kolejny krok. To byłoby super. I też chciałabym, żeby po tym filmiku uczniowie zyskali taką odwagę, żeby podejść do nauczyciela i zapytać: no dobrze, ale dlaczego? Co mam zrobić? Albo dlaczego? Jak mogę to poprawić? To byłoby super efektem. Myślę jeszcze o tych rodzicach, bo napomknęłaś o tym, że piszą do ciebie uczniowie, którzy próbują nabrać dystansu do ocen, ale mają za sobą rodzinę, która nie postrzega tego tak w żadnym stopniu. No i ja w kilku takich przypadkach, kiedy, nie wiem, chodziło na przykład o rodziców moich znajomych, po prostu zasypywałam ich jakimiś artykułami albo książkami, ale to też zależy trochę od otwartości. Chociaż mam wrażenie, że trochę Jaspera Jula nikomu nigdy nie zaszkodzi, więc można jego książkę zawsze gdzieś tam wcisnąć i Boże, a dusz ktoś przeczyta i no, świat się trochę zmieni. Całkiem lekko i przystępnie. Tak, właśnie. I on ma też książki, które mają po 100 stron dosłownie i bardzo łatwo bez się przez nie przechodzi. Jest sama... A ma też autorytet, bo jest kolesiem, który naprawdę robi ciekawe rzeczy. I ma sporo doświadczenia za sobą, ma też trochę fancy tytułów, co swoje robi. Więc może to jest jakaś myśl, ale co poza tym? Poza zmianą systemu? Nie wiem, nie mam pomysłu na to, co można by zrobić w obecnym systemie, poza tymi rzeczami, o których powiedziałam, żeby to było fajniejsze. Jakby uczniowie zyskali trochę świadomość i nauczyciele zechcieli podać rękę tym uczniom. Ale myślisz, że rodzice wtedy by za tym poszli? Gdyby nauczyciele na zebraniach, zamiast dawać paska z wycinkami, chociaż teraz z ocenami chyba teraz jest wszędzie dziennik elektroniczny, mówili, nad czym uczeń powinien popracować, ale też jednocześnie pamiętali o tym, żeby mówić też dobre rzeczy, bo... Tego bardzo brakuje. Tak. No. Jak rodzic jest wzywany do szkoły, to kojarzy się to z tym, że zaraz usłyszy, co złego zrobił jego uczeń, a nawet o każdym, nawet najgorszym według tego systemu oceniania uczniu można powiedzieć coś dobrego i tego albo brakuje. Nawet te złe rzeczy jakby można ująć w kontekście po prostu rozwojowym. Jakby nie trzeba się skupiać na tym, że
cóż, ta i ta osoba są beznadziejne, tylko ta i ta osoba muszą zrobić to i to i będzie im w życiu łatwiej. Tym bardziej, że ja pracowałam z dzieciakami, które mają trudności. Jestem pedagogiem terapeutą. Terapia pedagogiczna kręci się wokół tych uczniów, którzy mają problemy, czy to z matematyką, czy z ortografią i potrzebują dodatkowych działań wspierających. I pracując z tymi uczniami, bardzo często odnosiłam wrażenie, że poza takimi jakimiś uwarunkowaniami środowiskowymi czy genetycznymi, no bo czasami zdarza się, że ktoś myśli wolniej niż inni, jakby trzeba inną pracę włożyć w takiego ucznia. Bardzo często to były problemy z samooceną po prostu. Bo wiesz, on już sobie przylgnęła do niego ta etykietka, że on jest beznadziejny z matmy. Przywiązał się do tego swojego obrazu siebie, no bo dostał kilka razy złą ocenę. I to już jest, wiesz, nieodwołalne. On jest beznadziejny z matematyki. Jego starania nie mają sensu, więc nawet nie podejmował często próby rozwiązania rzeczy, z którymi by sobie poradził. I to było bardzo przykre, a wystarczyłoby dać mu coś łatwiejszego, żeby mógł odnieść jakiś sukces edukacyjny. Tak, zobaczyć, co poradzi, nabrał odwagi. Tak, i wiesz, żeby miał odwagę zrobić ten kroczek dalej i co chwilę delikatnie tak, to tylko poszerzać. Że znowu to jest tak, to jest bardzo trudne do osiągnięcia w momencie, w którym pakujemy ludzi do jednej klatki, aka klasy i każemy im robić dokładnie to samo w tym samym momencie i dajemy to jako jedyną możliwość. Tak, jakby przecież ciężko jest wymagać od nauczyciela, żeby różnicował testy dla wszystkich, bo nie ma na to czasu w obecnym systemie. Też no jak zróżnicuje to dla jednego ucznia, to on będzie odmieńcem dla całej klasy, albo oni będą myśleć, że to jest niesprawiedliwe, czemu on dostał prostsze. I to jest bardzo skomplikowane właśnie przez to, że tkwimy w takim, a nie innym systemie. Nie wiem, myślę, że pokryłyśmy kilka ciekawych tematów. Na pewno nie całościowo, ale zawsze są takie komentarze. Punkty do zaczepienia się i wiesz, takie przyczynki do dyskusji. Tak, ale mam wrażenie, że to też swoje daje, bo jeśli o czymś już usłyszysz, to jakby każdą z tych rzeczy można zresearchować i pozastanawiać się nad tym głębiej i rzeczywiście to jakoś u siebie wykorzystać. No a poza tym, tak jak mówię, są komentarze, ja się tam na pewno pojawię, myślę, że też będę też zaglądać. Więc jeśli macie jakieś pytania, to śmiało. No i trzymam kciuki za radzenie sobie z ocenami i rzeczywiście mam nadzieję, że też wyciągniecie coś z tego. Dzięki wielkie, że wpadłaś. Ja też dziękuję. Chciałabym, żebyście w ogóle, jeżeli macie problem z tym, że wy się dystansujecie od ocen, a wasi rodzice niekoniecznie, żebyście może rodzicom też podsunęli jakąś ciekawą lekturę albo chociażby ten film. Może da się ich też jakoś trochę zmienić. No, zawsze można zrobić ten jeden krok do przodu. A na pewno dużo ciekawych materiałów macie też właśnie na kanale Ani, który też się gdzieś tutaj pojawi. Też nie wiem po której stronie, ale będzie. Więc zapraszam, żebyście się tam przeklikali, bo naprawdę warto. Dzięki. Dzięki również. Fajnie, że mnie zaprosiłaś.